Chrystus zmartwychwstał jest, nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja. Leżał 3 dni w grobie, dał Bóg przebić sobie, bo kręcę nogi obie na zbawienie Tobie. Tradycji, też słynny od Śmigusa i Dygusa. Myślę, że wiele radości jest w waszych sercach. Oktawa Wielkiej Nocy, którą obecnie przeżywamy, to przede wszystkim wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa Pana. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. To jest to pozdrowienie, które najczęściej wypowiadamy w różnych językach. Cieszmy się i radujmy, bo zwycięstwo Pana jest, już się dokonało. Wielkanoc to największe święto wszechświata. Oto po raz pierwszy w historii stworzenia śmierć zostaje pokonana przez życie. Do tego momentu wszystko podlegało jej potężnej mocy, a stworzenie pogrążone w grzechu nie mogło wydostać się z jej władzy. Dziś, jak mówi starożytna liturgia, Chrystus dał się pożreć śmierci, aby od wewnątrz pokonać ją jej własną mocą. Śmierci zadał śmierć, mówi liturgia. Przystąpmy z radością do sprawowania wielkanocnej mszy świętej, wpatrzeni w Paschał, który jest symbolem żywego Jezusa Chrystusa w tej czasie oktawy wielkanocnej, i z dumą dołączmy do orszaku zwycięskiego baranka. Sprawuję tę mszę świętą za świętej pamięci Marię i Jana Kuleszów. Uznając w Jezusie Chrystusie Zbawiciela, prośmy Go o łaskę uwolnienia nas z mocy grzechu. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Pokój ludziom dobrej woli.
Módlmy się. Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła. Spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie judejscy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzi śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język. Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Zatem ja to jako prorok, który wiedział, że Bóg przysięgał mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem. Ciało moje będzie spoczywać.
spoczywać bezpiecznie. Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, drodzy parafianie, drodzy uczestnicy tej liturgii poprzez internet, witam was bardzo serdecznie. Zachęcam do chwili refleksji w tym drugim dniu Świąt Wielkanocnych. Wiem, że w naszej polskiej tradycji mamy dzisiaj to hasanie na zewnątrz, śmingus, dyngus, polewanie się wodą i nie tylko, ale przy tym jest dużo zabawy, dużo radości, dużo uśmiechu, no bo zmartwychwstanie i to święto, ta uroczystość to przecież najbardziej radosna, najpiękniejsza, co się mogło zdarzyć ludzkości nam wszystkim. Teraz jesteśmy tacy umęczeni, nie wychodzimy na zewnątrz, ale pozostaje nam może ta głębsza refleksja
i ta radość w sercu. Drodzy moi faryzeusze, ta ówczesna elita narodu żydowskiego, oni doskonale wiedzieli, że pusty grób znaczy, że zwalczany przez nich nauczyciel z Nazaretu żyje. To cud, ale żyje, zmartwychwstał. A jeśli zmartwychwstał, to nie był zwykłym buntownikiem, ale tym oczekiwanym Mesjaszem. A wtedy cały ich świat, cała ich filozofia, cała ich ludzka duma wali się w gruz. Dla ich politycznej, ale i religijnej teorii zmartwychwstanie Jezusa oznaczało totalne fiasko, totalną katastrofę. Niestety nie mogli wyjść poza ramy takiego przyziemnego myślenia i mogli tylko brnąć dalej i dalej, coraz głębiej w kłamstwa, oszczerstwa i matactwa. Przekupienie rzymskich legionistów, żołnierzy i szerzenie kłamstwa było tylko kolejnym elementem obrony ich własnej pozycji, nie tylko politycznej, nie tylko bankierskiej, ale także i tej duchowej, związanych właśnie z siłą władzy duchowej. Oj, nie było wygodne to zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu dla ówczesnych globalistów trzymających władzę. Zaraz rozkazali, niech żołnierze pilnujący grobu zaczną kłamać, że apostołowie wykradli ciało swojego mistrza. My im zapłacimy ile trzeba, żeby tylko prawda nie wyszła na jaw. A gdyby przełożeni legionistów też zaczęli szemrać, też mamy sposób, ich też przekupimy. Czyż ten mechanizm kłamania i przekupywania nie funkcjonuje także dzisiaj? Drodzy moi, istotne pytanie brzmi, czy my naprawdę wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, Bożego Syna? Niestety my sami oficjalnie twierdząc, że wierzymy w Chrystusa, często nie wierzymy w Jego zmartwychwstanie tak naprawdę. Śmierć jest dla nas ostatecznym, najsmutniejszym wydarzeniem ludzkiego losu. I będąc wierzącymi tak do końca, jednak nie wierzymy w zmartwychwstanie. Tyle zachodu. Trzeba bronić życie. Trzeba szanować życie. Trzeba się leczyć. Ale drodzy moi, w tym okresie tak zwanej pandemii, czy rzeczywiście ta wartość zdrowia tutaj na ziemi jest najwyższą wartością? Czy nie zapominamy o naszym indywidualnym zmartwychwstaniu, spotkaniu z Bogiem, twarzą w twarz? Wszystko wokół nas zdaje się zaprzeczać zmartwychwstaniu i czynić je niewiarygodnym. Tak trudno jest w tę prawdę uwierzyć, a jeszcze trudniej o niej świadczyć, że poprzestajemy najczęściej na tych zdawkowych happy Easter, wesołego Alleluja, co w praktyce znaczy niewiele albo nawet nic. Drodzy moi, nie umiemy, nie jesteśmy zdolni uwierzyć w ten nienaukowy i niesamowity fakt, że oto ten, który umarł, powstał z martwych. A cóż dopiero mówić o tym, że w naszym życiu mamy być świadkami zmartwychwstania Chrystusa. Bezkompromisowymi, pomimo różnych trudności, nawet tego, co dzisiaj się dzieje, izolowania, masz być świadkiem Jezusa zmartwychwstałego. Jest jednak inny aspekt konfrontacji naszego życia z faktem zmartwychwstania Jezusa. Przemówienie Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy możemy całkiem dokładnie zastosować do dzisiejszych czasów i do każdego z nas. Kiedy Piotr mówi z mocą i pełen ducha: mężowi izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami, znakami, jakich Bóg przez niego dokonał,
Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Mocne słowa. Każdy ważniejszy Żyd tamtejszej elity intelektualnej na pewno był zły. Te słowa kierowane są także do nas, do ciebie i do mnie. Ja jestem jednym z tych, którzy przyczynili się do śmierci niewinnego, do ukrzyżowania Syna Bożego. Faryzeusze nie chcieli uwierzyć w Chrystusa. Przyczynili się do Jego śmierci, wydając Go w ręce bezbożnych. Odrzucali Jego zmartwychwstanie, bo to zmartwychwstanie nie pasowało im do ich wizji świata. I w tym roku praktycznie nie było zmartwychwstania. Kościoły puste, kościoły zamknięte. Nie zdarzyło się to nigdy przez 2000 lat. Ja jednak mogę przyjąć Jego zmartwychwstanie i wtedy Jego śmierć z mojej winy stanie się dla mnie śmiercią zbawczą i odkupieńczą. Ale, drogi braci i siostro, musisz radykalnie zmienić swoją wizję świata, całą swoją optykę. Ta zmiana musi dosłownie pozostawić twój mały ludzki świat na głowie. Centrum tego świata ma być Jezus Chrystus, nie ja i nie jakieś polityczne, partykularne interesy poszczególnych państw, globalistów, czy nawet moje własne indywidualne. Drodzy moi, ta dzisiejsza Ewangelia też zachęca do tego, ażeby postawić sobie pytanie, czy rzeczywiście jestem świadkiem zmartwychwstałego Pana. Wiadomo, że kobiety zawsze jako pierwsze wszystko wiedzą i one też pierwsze dotknęły grobu Pańskiego. Kobiety odchodziły od groby przerażone, ale też i rozradowane. Ich przerażenie łączyło się z szacunkiem i czcią dla tego, co zobaczyły i usłyszały o Jezusie. I one upadły do Jego stóp. One jako pierwsze w sercu swoim przyznały, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus jest Panem. Prawda o nas odsłania się w przeżywaniu strachu i radości. To, co nowe, niespotykane, niezwykłe, budzi strach i radość. Takie emocje łączą się z tajemnicą wejścia Boga w nasz ludzki, mały świat. Mieszają się wzajemnie i przenikają zarówno lęk, strach, jak i radość. Tak objawia się Bóg. W takim doświadczeniu możemy Go spotkać także Anno Domini 2020 roku. Drodzy moi, kiedy jest w nas nadmierny lęk, uciekamy przed tym, co dobre, szlachetne i czyste. Lęk zwiększa podatność na upadki, na grzeszność, na podszepty złego ducha. Jesteśmy skłonni do oszukiwania, nakładania różnych masek, nie tylko tych szpitalnych maseczek, które prawdopodobnie trzeba będzie i tu nosić, tak jak w Polsce już od czwartku. Uciekamy od tego, co jest prawdą. Często w kierunku zakłamania, prowadzenia nieczystej gry, która zaciemnia prawdę o nas. Do lęku, w którym żyjemy, trzeba dopuścić tego, który powstał z martwych. Tylko On, Jezus, On może ciebie z tego lęku, strachu, izolacjonizmu wyprowadzić. Spójrz na Jezusa zmartwychwstałego. Daj się Jemu prowadzić w tych trudnych, ciemnych dniach, ale tylko On jest zwycięzcą i królem twojego serca.
Zbawicielu, zdania nas do głoszenia dobrej nowiny pogrążonym w smutku. Skierujmy do Niego nasze prośby o potrzebne dary. Powierzamy Ci, Jezu, papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów. Niech ich posługa, słowa i sakramentów świętych będzie dla Kościoła ciągłym ożywieniem Twojej łaski. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, świadków Twojej Ewangelii, rozsianych po całym świecie. Niech ich słowa i czyny przyciągną ludzi pragnących być Twoimi uczniami. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, katolickie uczelnie i wydziały teologiczne w Polsce. Niech kształtują serca i umysły studiującej młodzieży w duchu Ewangelii i miłości do Ojczyzny i Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, osoby zamknięte na prawdę o Twoim zwycięstwie i ulegające kłamstwu. Niech szukają prawdy i otworzą się na słowa życia płynące z Twoich ust i ze świadectwa Kościoła. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, naszych bliskich zmarłych, oczekujących na zmartwychwstanie. Niech Twoje miłosierdzie pomoże im wejść do radości nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Powierzamy Ci, Jezu, nas zgromadzonych przy Twoim ołtarzu i nasze rodziny. Niech postawa biblijnych świadków Twojego powstania z martwych będzie dla nas zachętą do dzielenia się tą prawdą ze światem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się w tej mszy świętej, prosząc o życie wieczne dla świętej pamięci Marii i Jana. Niech dobry Bóg przyjmie ich do swojego królestwa w niebie. Ciebie prosimy. Te wszystkie prośby z ufnością zanosimy do siebie, Boże, i spraw, byśmy stali się w dzisiejszym trudnym świecie i trudnym czasie świadkami Chrystusa zmartwychwstałego. Przez tego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Stał Pan Chrystus z martwych minie. Alleluja, alleluja. Uweselił lud swój niwę. Alleluja, alleluja. Nie żałował życia swego. Alleluja, alleluja. Dla człowieka Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu
i spraw, aby odrodzony przez wiarę i chrzest święty osiągnął szczęście bez końca. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu.
Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Antonim, świętym Wincentym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie Boże, który
oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Boże, Ty nas wprowadziłeś na drogę wiodącą do wiecznego zbawienia. Spraw niech wielkanocne sakramenty pomnożą w naszych duszach łaskę, abyśmy się stali godnymi Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy parafianie, drodzy przyjaciele, przeżywajcie ten piękny dzień, drugi dzień świąt wielkanocnych w radości. Niech te tradycje polskie będą zachowane, może troszeczkę w innej formie, ale niech one będą. Życzę oczywiście też tego kontynuowania dobrego stołu wielkanocnego, bo na pewno wszystko nie zostało jeszcze wczoraj zjedzone. Przypominam, że trwa nowenna do Bożego Miłosierdzia. Może w zaciszu domowym chcecie codziennie odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę też będzie transmisja mszy świętej na żywo, tajnekomplety.com o godzinie 9:00 i po mszy świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Bożego Miłosierdzia. W sposób szczególny wdzięczni jesteśmy tej sekretarce Bożego Miłosierdzia, świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. Będziemy duchowo łączyć się właśnie z sercem tego Miłosierdzia Bożego, jakie są łagiewniki Kościół w sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie. Bóg zapaść serdeczne za te ofiary, zwłaszcza te w tych takich różowych kopertkach, ofiary wielkanocne,
Można je składać tutaj w naszym sekretariacie, albo do skrzynki pocztowej, albo wysłać pocztą. Bóg zapłać serdeczne za zrozumienie tej sytuacji. Wiem, że w podobnej sytuacji jest większość z Was, ale tutaj ten Kościół nasz też chcemy utrzymać, by mógł dalej funkcjonować. Papież mówił o infekcji nadziei. Takie piękne, takie zgrabne określenie. Mówimy tutaj o szpitalach, mówimy o ofiarach, mówimy o zakażeniach, o infekcjach, ale niech będzie ta infekcja nadziei, czyli przechodzenia nadziei z serca do serca. I jeszcze zachęcam do takiego szczególnego apostolstwa. Być apostołem, żołnierzem, być apostołem, kobietą, jak w dzisiejszej Ewangelii, takim jak Piotr, taki jak Jan, ale każdy z Was może być apostołem. A ja zachęcam do czegoś bardzo prostego, do jednego uśmiechu, bo wiem, że ciężko w tej kwarantannie w domu tak siedzieć, patrzeć tylko na siebie albo nawet i do lustra, ale chciejcie wzbudzić sobie uśmiech. A uśmiech, jak ktoś mądry powiedział, stwarza, kreuje miłość. I tego Wam wszystkim życzę wraz z Bożym błogosławieństwem. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, Alleluja. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Bezel się.